jak sobie mają poradzić z emocjami rodzice, taka mama, która oczywiście jest pełna troski w momencie, kiedy jej dziecko doświadcza trudnych emocji, może również depresji? No, po pierwsze, to ja sobie myślę, że takie pierwsze pytanie to jest, co się dzieje z moim dzieckiem i jak ja mogę mu pomóc. Tego bym życzyła rodzicom, żeby myśleć, no jest problem, to jak my go możemy rozwiązać. I teraz wszelkie myśli, czy to moja wina, czy to nie moja wina, moim zdaniem są drugorzędne, bo jakie to ma znaczenie dla zdrowia tego dziecka, które już jest w depresji, kto tutaj zawinił. Jeżeli udzielimy pomocy takiej młodej osobie, wówczas taki proces zazwyczaj włączani są rodzice. Oczywiście jest to terapia dziecka, ale rodzice również w takich konsultacjach uczestniczą, nie zawsze z dzieckiem na sesji, to wówczas się zastanawiamy, co takiego się zadziało w tym systemie, że moje dziecko w taki, a nie inny sposób zareagowało. Rodzic w odpowiedzi na trudności swojego dziecka ma prawo do wszelkich emocji. W ogóle my jako ludzie mamy prawo czuć wszystko, ale pewne są obostrzenia dotyczące sposobu wyrażania tych emocji. No bo jeżeli mam dziecko w depresji i będę mu mówić, Jezus, córcia, co ja ci zrobiłam, ja się tak bardzo starałam, żeby być fantastyczną matką, zobacz, tak cię skrzywdziłam, beznadziejna jestem, no to dokładamy poczucia winy do kogoś, kto już tego poczucia winy najpewniej ma na sobie całkiem sporo. No to już jest ciężkie. To jest ciężkie. Jeżeli będziemy unieważniać to, co się dzieje z tym dzieckiem, no to słuchaj, ty to nie masz w ogóle, co masz za problemy, tak? Ludzie, bo będziesz jak w moim wieku. Byłam w twoim wieku, to mi było tak ciężko. Dokładnie. To jest unieważnianie emocji. To tak jakbyś się uderzyła, ja bym powiedziała, wstawaj, nic się nie boli. Tak? To jest zaprzeczenie i to w ogóle dezorganizuje więź w maksymalny sposób. Jedyne, co możemy być, co możemy zrobić, to być i szukać pomocy. To znaczy, córcia, ja się martwię, widzę, że coś się dzieje. Widzę, że coś się zmieniło. Widzę, że nie jesteś taka, jak byłaś miesiąc temu i ja bym chciała ci pomóc, chciałabym cię zrozumieć. Co mogę dla ciebie zrobić? I jasne, że nastolatka nie powie, a chociaż czasami naprawdę mówią i brawa dla takich nastolatków, którzy są w stanie poprosić o pomoc i wówczas to jest moim zdaniem święty obowiązek, żeby o tę pomoc zadbać jako rodzic. Natomiast czasami możemy sobie powiedzieć, słuchaj, no ja jestem twoją mamą, ale nie jestem psychiatrą, ani nie jestem psychoterapeutą, chodź, pójdziemy, zobaczymy, co się dzieje, bo jesteś dla mnie ważna. I to jest to słowo klucz, że ja chcę ci pomóc, ja chcę być przy tobie, nieważne, czy ty się zmagasz z depresją, z pogorszeniem nastroju, czy z rozstaniem po pierwszym związku, jesteś dla mnie ważna, chcę przy tobie być i chcę cię widzieć taką, jaka jesteś, zarówno w słabych, jak i w dobrych momentach. Dodajmy, że po prostu można zwrócić się o pomoc do psychologa, psychoterapeuty. Koszt takiej wizyty, myślę sobie, że mniej więcej od 120 zł w górę, bo to pewnie też różnie, ale co najważniejsze, można również taką pomoc dostać na NFZ, więc pamiętajcie o tym, że nie zawsze jest to związane z gigantycznymi kosztami, bo domyślam się, że pewnie dla wielu osób może to być przerażająca wizja płacić, załóżmy, 500 zł miesięcznie na swoje zdrowie psychiczne. Też jeżeli słuchają nastolatkowie i nastolatki, na profilu Zdrowie Głowy znajdziecie wyróżnione relacje pomoc i tam są wypisane wszystkie numery interwencyjne, które także udzielą dodatkowych informacji, gdzie tego wsparcia w formie bezpłatnej można szukać.